Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek luźnego gadania. <laughs> Ten odcinek zapewne, no, pewnej części z Was się nie spodoba, więc na początku, na samym wstępie, może ja się w ogóle tutaj usiądę bardziej, bo jako, że nie nagrywam zagrajmy, to nie muszę mieć klawiatury teraz pod ręką, ani myszki, bo myszkę to w ogóle odłożę, chociaż przyda mi się pewnie. Um... Jako że nie, pewnie nie interesuje was ten temat i uważacie ten temat za taki... <laughs> nie bardzo i że to jest słabe, gówniane i tak dalej, na początku mówię, że ten odcinek, powiedzmy ten, to luźne gadanie będzie o jednym z anime, które widzicie już w tytule. Więc jeżeli ktoś nie lubi anime, czy. nie wiem, uważa to za chińskie bajki, które są dla małych dzieci, no to może wyjść z tego filmu, ja będę tutaj gadał o anime niestety. Więc. Sorry, sorry, ale muszę sobie pogadać, bo uznałem, że to jest potrzebne, bo, bo tak, bo tak, po prostu tak. Więc zacznijmy może, podzielę ten film na tak jakby na dwie części. Jedna część to będzie dla osób, które jeszcze nie oglądały tego anime, która nie będzie zawierała spoilerów, fabuły, przynajmniej nie takich, które są jakieś solidne, czyli będę maksymalnie mówił, nie wiem, o pierwszej serii, bo tak naprawdę to, to anime jest podzielone na cztery serie, cztery sezony tak jakby. A, a druga część tego filmiku, tego właśnie, powiedzmy, audiologa, powiedzmy, że to jest audiolog, no można tak to nazwać, będzie to część, która będzie już zawierała spoilery, i to będzie omówienie całej fabuły gry, gry. <gry> sorry, moja, mój kanał jest o temat, tematyce gier, więc siłą rzeczy te, cały czas to słowo gry ciąży mi na umyśle i, sorry. Um, omówienie całej fabuły tego anime. <grym> a więc tak. Zacznijmy od tej pierwszej części. Mam nadzieję, że te osoby, które uważają anime za dziadostwo już sobie poszły, bo później mi będą smęcić w komentarzach, że gówniany filmiki, demon jesteś słaby, bo oglądasz niskie bajki. <grym> Mogą się takie osoby trafić. Dobra. zacznijmy. <krym> Więc tak, omówię dzisiaj anime, które nazywa się Zero no Tsukaima. Pewnie źle to wy wymawiam. Już mnie ktoś pewnie zaraz zjedzie, że po japońsku to się inaczej mówi i w ogóle. Po japońsku chyba się powinno mówić Zero No Sukajma, Zero, tak bardziej w ten sposób chyba, ale wiecie, mój japoński jest łamany, bo o tyle ile z japońskim mam do czynienia, to w anime i tyle, maksymalnie. Więc zacznijmy od tego, jak na to anime trafiłem. To anime zostało mi polecone przez jednego z was, czyli jeden z widzów napisał do mnie, no Demon, tam lubisz anime jakieś takie, takie, ja mówię, no, no a co chodzi, no to, mówisz, no to zobacz sobie to anime... No gdyż podał mi tytuł, ja mówię, no dobra spoko obczaje, no i jakoś się zbierałem dość długo do tego anime ale w jakiś sposób nareszcie usiadłem, mówię, zobaczę co to jest i dlaczego nie wiem i dla, dlaczego akurat to anime ta osoba mi poleciła. Usiadłem, muszę wam powiedzieć. Pochłonęło mnie, bo naprawdę pochłonęło mnie, bo anime jest naprawdę dość ciekawe. Ale może zacznijmy od początku. O czym opowiada Zero No Ma? Będę tak mówił, naprawdę. Wybaczcie, za, że źle wymawiam, ale już za to przepraszałem i ile można przepraszać. Mm, więc tak. Fabuła to jest ogólnie. Może zarysuję wam cały, cały świat yy, cały świat tego anime. Więc mamy świat czarodziejów. Bo wiecie, przestarzałe, czarodzieje było, było, było i tak dalej, ale moment. Mamy świat czarodziejów. Ten świat czarodziejów składa się z. znaczy, może zacznijmy od tego od yy, tego aspektu, że. Czarodzieje mają coś takiego jak chowańce. Chowańce to są tacy ich pomocnicy, sługowie, można tak w ten sposób to nazwać. Ci sługowie mają za zadanie pomagać magowi i pomagać mu w walce i ogólnie wiecie, to jest taki, taki sługa, no to wiecie o co mniej więcej chodzi, co może magowi pomagać, tam skarpety mu tak dalej. I tak, to jest pokazane w anime, od razu mówię, że, um, że właśnie chowaniec ma taką robotę, co, co jest dość ciekawe, bo Niektóre chowańce nie mają kciuka przeciwstawnego, więc ciekawe, jak im to wychodzi, ale anime tego nie pokazuje, więc chyba nie, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Może ci, tamci magowie sobie radzą jakoś inaczej z tym faktem, nie wiadomo. Więc cała fabuła obraca się wokół jednego maga. Właściwie nie wiem, czy powinienem powiedzieć maga, czy jest wers wersja żeńska maga. Jest to bohaterka, ona, ona nazwie, o imieniu Louise. Louise. Sorry, jeszcze raz bo te, te imiona są trochę takie nie, niektóre są trochę ciężkie do wymówienia, więc jeżeli coś tam połamie to sorry. Jeszcze trzeci raz już przepraszam w tym filmiku. To chyba rekord pobiję dzisiaj. Louise François Leblanc de la Vallière. Tak mniej więcej brzmi cała pełna nazwa, pełne imię, nie nazwa tej osoby. Więc yy, yy, właśnie nasza główna bohaterka będę określał takim mianem tą bohaterkę. E, bo główna bohaterka e, jest bez można tak krótko to nazwać jest bez tak jak inni magowie potrafią wyczarować, nie wiem, jakąś kulę ognia czy powiedzmy jakoś coś tam wrzucić jakiś czar, tak nasza bohaterka nie potrafi nic, ale co rozumiem przez nic, kiedy bohater właśnie, kiedy Louise próbuje rzucić czar jakikolwiek, no cokolwiek, nie wiem, podnieść szklankę czy nie wiem, pieprznąć kulą ognia to st y stwarza wybuch, czyli wszystko jebs dookoła. Wielkie epicentrum i tak dalej, masakra, domy zmiecione z powierzchni ziemi i takie, takiego typu rzeczy, mm, że po prostu nie potrafi czarować. I nazywają ją Louise Zero. No zero, bo ma zero umiejętności i zero rzeczy jej się udało ogólnie. Y więc no, y jakby fabuła rozgrywa się tak, że mamy główną bohaterkę, która jest bez talencie, nie potrafi nic. I wtedy przychodzi czas na. Na pewnym etapie nauki magowie przyzywają swoich chowańców. Tam jest taki w ogóle rytuał, wiecie, oni tam jakieś odprawiają, jakieś tam wypowiadają takie słowa, i przez wrota z innego wymiaru wyskakuje ich chowaniec. I to różne, różne chowańce to są naprawdę szeroka gama różnorakich istot, naprawdę. Tak jak na przykład jedna. Bohaterka, jedna bohaterka. Można w sumie powiedzieć, że to jest bohaterka, bo to też jest jedna z głównych postaci. Um, przywołała sobie salamandrę. To jest taka jaszczurka, która miota ogniem. Tyle, tyle. Myślę, to, że to wystarczy. Jak ktoś będzie zainteresowany, co to jest salamandra, to odsyłam do wujka Google, bo to jest. Chyba da się takie coś znaleźć w Google. Mam nadzieję, raczej tak. A... Tak, przywołała salamandrę. Jeden koleś przywołał kreta. Przecież ten kret wygląda tak kuriozalnie, że. Ciężko w ogóle ocenić, czy to jest kret, czy bubr, czy co innego kompletnie. Eee, a nasza bohaterka przywołała człowieka. No i wiecie, wielki boom, no bo człowiek, no... Zdarza się to raz na na, na, na... na sporo czasu, żeby dany mag przywołał sobie jako chowańca człowieka, bo zwykle są przywoływane jakieś stworzenia, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie rozgrywa się fabuła, przyzywa z tego chowańca chowaniec, który którego przy, przy, przyzwała sobie Luizy... Luizę tak powinienem to wymawiać? Nie, nie będę się nad tym męczył, bo to dłużej zajmie zastanawianie się moje, jak to się wymawia, niż sama w ogóle ocena anime. E, przybyła... przyby przyby. Ach, jeszcze raz. Przyzywa sobie chowańca, który ma na imię Saito Hiraga. Saito to jest jego imię, Hiraga to jest nazwisko. I teraz tak, Saito został zabrany, znaczy zabrany, no szedł chyba chodnikiem, czy tam coś w tym stylu, pojawił mu się portal, on tam chciał zobaczyć co to jest, bo wiecie, zdziwiony, no co co byście zrobili jakby nagle na ulicy wyświetlił wam się portal, znaczy pojawił wam się portal, no co chcecie nie wiedzielibyście, że to jest portal, co byście zobaczyli ręką co to jest, portal go wciągnął i jest w świecie magów, masakra, zleciał do tego świata, wiecie, tam wszyscy się śmieją z tej na, naszej głównej bohaterki, bo... Bo kurde, wszyscy sobie poprzyzywali jakiegoś jedna dziewczyna sobie smoka przyzwała, to wiecie wszyscy tak wow, smok a tu Luiz upatrzy, przywołuje, jeps, jakiś chłopak, no to wiecie śmiech i że coś tam żartowały te dziewczyny i tam reszta w ogóle żartowała szkoły, że to. A sprowadziła sobie jakiegoś chłopaka ze wsi i to wiecie, żeby... Bo nie umie... nie, nie umie nic zrobić, więc um, jakby przywoływanie też pewnie <laughs> pewnie wiedziała, że jej się nie uda, więc przy, przy, jakiegoś tam, w jakiś sposób, nie, nie wiem, ukryła tego chłopaka w jakimś momencie i on wyszedł, bo to taka, taka chmura dymu była i, wiecie, i w, że w tej chmurze dymu nagle ten chłopak jakoś bieg skądś czy coś i tak żartowali sobie, że on nie przywołała niego tak naprawdę. Dalej fabuła się rozgrywa, no, rozgrywa się jak rozgrywa, już na tym poprzestanę, bo myślę, to jest wystarczająco. Ogólnie A, jeszcze jest siła magów. Siła magów jest określana na podstawie tego, iloma żywiołami potrafią władać. I mag, który jest najpotężniejszy, znaczy taki mag nie istnieje w tym anime, znaczy na, w, tej, w tym etapie historycznym nie istnieje taki mag. To jest mag pięciokąta, czyli to jest taki mag, co, który potrafi korzystać z pięciu żywiołów magii. Czyli to jest, czyli to jest ziemia, woda, ogień, powietrze i, i, trz, i piątej siły, wam nie będę mówił, bo to jest w pewnym sensie związane z fabułą i. Po prostu nie chcę za bardzo tutaj spoilerować. Sam nienawidzę spoilerów, więc um, też spróbuję tutaj jakby uniknąć tego <laughs> zdradzania fabuły. I to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o całą fabułę. Na początku, wiecie, tam się to wszystko przewija. Niby to anime jest takie nudne, zaczyna się tak trochę miałko. Ale muszę wam powiedzieć, że im dalej w las, tym lepiej. tak Taka przenośnia. Trochę zmieniłem to przenośnię, bo tak trochę inaczej to powinno brzmieć. Może... Im dalej, tym lepiej po prostu. Im więcej się tego anime ogląda, tym ono bardziej wciąga. Coraz ciekawsze akcje się odprawiają i coraz ciekawsze rzeczy się dzieją. Nie spoileruję, co jest dalej, na tym poprzestanę, tak jak mówiłem. Um, ogólnie przygody naszych bohaterów się zaczynają i różne rzeczy im się tam dzieją. I tyle, 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 koniec fabuły. Dobra, bo to już powiedziałem, to może y, odbiję się teraz y, do drugiego tematu. No, drugą rzeczą, którą chciałbym omówić, nie jest sama fabuła, a jest gatunek. Sam tej e, tego anime. Myślę, że to nie będzie, aż taki spoiler, bo to jest. Nie dość że częste, to w żaden sposób nie związane z fabułą, to jest tylko taka wisienka na torcie tego anime. Głównym założeniem tej serii jest to, że ten chowaniec to jest no, zwykły jak zwykły chłopak. Jak zwykły facet. A co zwykłego faceta kręci? Kobiece krągłości. Proszę bardzo, i mamy świetny pomysł na anime. Ogólnie e, bardzo duża część tego anime jest tak, że. Prawie w każdym odcinku. Ten y, Saito Hiraga ląduje w, w cyckach jakiejś laski. True story. Naprawdę. Może nie w każdym odcinku, ale bardzo, bardzo często to jest. Bardzo. I ta, wiecie, ta y, pani, bo to jest pani, wiecie, ten mag, który y, przyzwał tego danego chowańca i podpisał z nim tak jakby kontrakt, y, jest panem tego chowańca, więc ta pani, czyli ta Louise, Cały czas tłuczę tego Sajto i to jest taki fajny element humorystyczny, ale dobra, tyle, 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 jeżeli o to chodzi. Um, mamy postacie poboczne, a jeszcze gatunek może omówię do końca, żeby um, żeby być. żeby być z wami takim. E, jakby to powiedzieć. Kurde, wypadło mi to słowo z głowy. Żeby być uczciwym wobec was o i e, ogólny gatunek tego anime, no to fantazy, to wiadomo dlaczego, bo jest magia. Dalej. Przygodowy. Różne przygody się dzieją naszym bohaterom, więc myślę, że to jest oczywiste. Komedia romantyczna. Zobaczycie czemu. Dalej w dalej fabule nie będę tego mówił. I anime, no bo anime to to jest, tak? I. Mm, jeszcze dalej miałem tutaj gdzieś to wyświetlone, tylko pytanie. A, tu jest, dobra. <laughs> Czyli. E, inne. jakimi cechami odznacza się to anime? To anime ma takie cechy jak echi, harem i magia. Znaczy magia to, wiecie o co chodzi? Ja tu wy... y... może wyjaśnię te dwa pojęcia pierwsze, które tutaj padły. Echi to jest ogólnie. Znaczy to mniej więcej tyle, za, że anime jest trochę zboczone. przepraszam, po filter nie jest ruszyłem. Że anime jest trochę zboczone. Tyle, że, wiecie, różne dziwne akcje się dzieją z. Z postaciami z tym anime, takie nie do końca przyzwoite. Znaczy. No wiecie, tam nie ma na ekranie czegoś takiego, że początek odcinka i leżą na łóżku i dziwne akcje tam odchodzą, tylko. Po prostu zboczone rzeczy czasami tam odchodzą i to. Ale to jest w takim aspekcie wykorzystane, że jest okej. Okay. Yy, harem to jest to, że w jednym chłopaku kocha się sporo dziewczyn, tyle. Yy, tyle, tyle, tyle. Więc to, to powinno wystarczyć, jeżeli chodzi o wymyślenie, znaczy wymyślenie, wyjaśnienie tego pojęcia. Co tam ja miałem dalej, co mam dałem dalej powiedzieć? Jeszcze postaciami, których nie wymieniłem, a które są myślę dość ważne, nie będę tutaj jednej postaci wymieniał, bo um, bo ona jest trochę później w fabule, a nie chciałbym wam tej fabuły, jak mówiłem, spoilerować, więc tą jedną postać ominę. Głównymi postaciami w tym anime jest Henrietta de Tristein, to jest księżniczka, królowa można powiedzieć Montmorency to jest jedna z y, takich y, osób, które chodzą z Louise do klasy dalej, Kirke to jest y, taka, ona ma najwięcej takich akcji nie do końca przyzwoitych, o tak wam powiem że to jest, ona pochodzi z takiej rodziny która, która już chyba w genach ma uwodzenie płci przeciwnej i wiecie zmieniania partnera co noc w ten, w, ten, w ten sposób powiem i to jest taka cycata laska, taka mulatka, powiedzmy, ona tak mniej więcej wygląda, ale postać w miarę, w miarę, znaczy wszystkie postaci tutaj są dość, mają taki fajny charakter, więc, no według mnie to jest tylko plus, że chociaż jest jakieś urozmaicenie. <laughs> Rozmaicenie, urozmaicenie, wkopałem się, nieźle, nie? Dobra, dalej jedziemy. Gujcze, Gu, Gishu. on jest chyba Gishu, się powinno mówić jego imię. Tak jak mówiłem, imiona są dziwne, więc, sorry, jeżeli coś przekręcę. To jest, Jeden też z. jeden z uczniów, który chodzi z naszą główną bohaterką do klasy, i siesta ta, to jest. Um, służąca, pokojówka, tak jakby, która też jest w jakiś tam sposób związana z, nasy, z naszymi bohaterami. Więcej nie będę mówił, bo to też jest związane z fabułą, a tak jak mówiłem, nie chcę tego spoilerować. <laughs> Przepraszam, ale każda jeszcze, bo. Churubsko nie daje yy, za wygraną. Cały <laughs> czas stara, stara się odnowić, ale ja mówię: Nie, nie ma mowy. Dobra, wróćmy do samego anime. <laughs> Więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ogólny opis anime. Dlaczego to, to anime jest fajne? Ogólnie, wiecie, podoba mi się, mm, podobają mi się anime, które mają w sobie dozę akcji. Nie znajdziecie w tym anime, co prawda, za dużo krwi. Tu nie ma tak jak w Bliczu, że ta krew się leje na lewo i prawo. Tutaj to anime. Jeżeli jest krew, to nie ma jej za dużo. To nie, nie ma za dużo właśnie krwi, więc jeżeli ktoś się boi krwi, no to może mogę polecić to anime. Jeżeli nie ma, nie wiem, jakichś, nie wiem, przeciwwskazań do y, takich dziwnych rzeczy, które odchodzą na ekranie, to też może by oglądać, bo to niektórych to może być takie, e, ale to głupie, ale. Mówię wam, mówię wam, mi się spodobało to anime, także... Być może no wam polecam, bo mi się spodobało im tak naprawdę. Y jeżeli anime wywołuje we mnie takie emocje, jak siadam do jednego odcinka, powiedzmy, że tam gdzieś o 10 w nocy sobie puszczę jeden odcinek i potrafię do pierwszej czy drugiej w nocy siedzieć i og siedzieć oglądając to anime, to anime jest dobre, bo mnie wciągnęło. <laughs> Teraz oglądam drugie anime, które się nazywa Shingeki No Kyujin, chyba coś w tym stylu. Ma 25 odcinków, ja jestem chyba na 16. I to anime nie potrafi mnie wciągnąć. Nie potrafi mnie wciągnąć tak jak to Zero no Tsukaima, więc... A samo wyjaśnienie tytułu Zero no Tsukaima to jest w wolnym tłumaczeniu Chowaniec Zero. Dlaczego Zero? Bo Zero to jest nasza główna bohaterka. Wyjaśnienie, wyjaśnienie tytułu myślę załatwione. A więc, co tu jeszcze miałem powiedzieć? Chyba w kwestii tego... W kwestii tego całego anime, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje, to by było chyba na tyle, więc te teraz może przejdziemy sobie bardziej do tych aspektów takich mm, bardziej spoilerowych, bo teraz przejdziemy do tego właśnie momentu, kiedy spoileruję ni niestety różne rzeczy, ale tak jak mówię, ostrzegałem. I jeżeli ktoś naprawdę chce wysłuchać tych spoilerów albo ogląda już to anime i po prostu chce usłyszeć moje zdanie na ten temat. Albo po prostu nie ma nic przeciwko, bo i tak nie będzie tego anime oglądał, tylko chcę sobie obejrzeć, co to w ogóle jest za filmik i chcę zobaczyć, co, co tam jest dalej. W tym filmiku jest aż taki ciekawy, no to proszę bardzo. I teraz właśnie zaczynamy to, ten moduł, tak jakby audiologa tego luźnego gadania, właśnie odnoszący się, ile ja mam minut w ogóle. O, już 18 minut gadam, a to jest dopiero podstawka, czyli to, jeżeli aż tyle mi zajdzie druga część filmiku, to będzie nieźle. Znowu będę długo gadał, ale. Czuję potrzebę wygadania się. Eee, a, jeszcze zapomniałem wspomnieć. Kujwa, to powinienem powiedzieć na początku. A, zapomniałem. Dobra. Eee, to anime oglądałem już jakiś czas temu. Już jakiś czas temu nie skończyłem, bodajże ze dwa tygodnie temu. I moim błędem było to, że ja po prostu nie nagrałem tego audiologa zaraz po tym, jak o, o, o sobie obejrzałem całe to anime. Wtedy bym miał najbardziej takie żywe odczucia, najbardziej bym miał takie wiecie świeże poglądy, świeży pogląd na tą sprawę na całe to anime, ale cóż stało się, to się stało. Dobra, przechodzimy do tej części spoilerowej. A więc 3 2 1. I jeżeli teraz już nie uciekliście, to już jest za późno. <laughs> Dobra. Czyli zacznę od samej końcówki. To teraz jeżeli ktoś nie chce słuchać, to już jest w dupie, bo musi słuchać. E, końcówka jest dość taka ja powiedziałbym, trochę mnie zawiodła, bo wszystko się skończyło nagle, jak już cała akcja zaczęła się rozwijać, że ja po prostu siedziałem gałju, to miałem jak i mówię, ale mosakra jest, dzieje się, dzieje, pik, koniec. I nagle jest, końcówka wygląda tak, że jest ślub i tyle. Ślub y, Louise z y, Saito. Chociaż Sajto zdradzał to Luizy, znaczy, no nie zdradzał, tak wiecie, że, w ten sposób, że zdradzał, tylko wiecie, lądował twarzą w cyckach innej dziewczyny, czy, nie wiem, jakoś dziwny miał akcję, że trzymał dziewczynę nie tam, gdzie powinien trzymać, a Luizę to zobaczyła, no i dziwne takie akcje odchodziły. Mimo tego, jakoś się pogodzili na koniec anime i jakoś wzięli ślub i wszystko było ogólnie, um, wszystko było ogólnie Okej. Okay. <laughs> A straciłem wątek do gadania. To jest niedobrze, to jest bardzo niedobrze, że straciłem wątek do gadania. Mam nadzieję, że zaraz coś mi się nasunie, bo bo będzie lipa, jeżeli to już będzie koniec odcinka, bo, <gryw> bo będzie naprawdę lipa. Najwyżej zrobię cięcie i zaraz sobie coś przypomnę. A, e, cała fabuła, jeszcze końcówka fabuły. E, ogólnie naszą bronią. Naszą bronią jest Derfbringer. Derfbringer. Chyba tak oni mówią na ten miecz, to jest miecz. To jest gadający miecz. W ogóle była taka akcja z tym, że e, Kirke, żeby zdobyć względy Saita, kupiła mu taki rzeczywisty miecz, taki taki cały ze złota, wiecie, on się cały świecił. Saito to w ogóle zrobił takie oczy i, <grym> a ja to ja to chcę, bo. Okazało się, że Saito ma taką umiejętność. On po tym jakie jakie chowaniec ma runy na ciele, a ta runa może być w, w każdej części ciała. W tamtym miejscu nie wiem, czy może być, ale nie pytajcie mnie o to, bo ja tego nie wiem. Tylko można autora o to pytać z boczuchy. <laughs> nie no, żartuję. E, w zależności od tego, jaka runa jest wyryta na, na danej części ciała chowańca, taką on posiada moc. <laughs> I e, Saito jest legendarnym chowańcem. Co to znaczy? Saito jest legendarnym chowańcem, bo ma specjalną umiejętność, ta specjalna umiejętność, ta runa w ogóle nazywa się Gandalfr i to jest właśnie ta specjalna umiejętność Saita. on dzięki temu, że ma tą runę ogólnie ma tą moc, może korzystać z każdego rodzaju broni, każdego yy, wiecie, co, co jest przeznaczone do walki, czyli powiedzmy weźmie w rękę spluwę powiedzmy, że weźmie w rękę spluwę i mimo tego, że nigdy wcześniej z niej nie strzelał, jest mistrzem w powiedzmy strzelaniu z tej broni bo no, po prostu ma taką umiejętność. Na przykład, jak weźmie do ręki, nie wiem, jakieś działo, to wie, jak się nim obsługiwać, dokładnie wie, ma dokładnie wie jak wycelować i dokładnie wie, co ma tym działem zrobić. Dzięki temu, że ma taką umiejętność. Są też inne chowańce legendarne, one mają inne umiejętności, jest chyba czterech chowańców legendarnych, chyba coś takiego. Saj to jest jednym z nich, on później w fabule. No dobra, nie będę mówił, bo to jest chyba aż za bardzo, aż za bardzo streszczenie fabuły. Okej, okay, sorry trochę, że um, zrobiłem cięcie, ale musiałem niestety, bo moja rodzina y, zawsze ma takie momenty, że lubi mi przeszkodzić w pewnych rzeczach i akurat zawsze trafia im się tak, że ja nagrywam i niestety, kurde, ale teraz potrzebowali pewnej rzeczy, którą ja im musiałem dostarczyć i... Cóż, dobra, wracając do samej fabuły. Um, chowańców legendarnych jest czterech. Jednym z nich jest Saito, on później dostaje moc... Dzięki której tak naprawdę jest chowańcem dwóch osób Chowańcem yy, jednej postaci, którą wcześniej nie wymieniłem w tamtym module Tą y, postacią jest Tiffania Westwood I to jest elfka, półelfka, półelfka I jako, że ona też jest magiem, to chciała sobie przywołać chowańca Podczas rytuału y, przywołania chowańca z portalu wypadł Saito I na klacie pojawił mu się, pojawiła mu się druga runa co oczywiście było rzeczą kuriozalną, bo nikt wcześniej nigdy nie słyszał niczym takim, jak, jak, jak dwie umiejętności chowańca na jednym chowańcu. O tak, ile jest chowańca w chowańcu, można powiedzieć. Tak, i nigdy, nikt nigdy wcześniej o tym nie słyszał, ogólnie chowańców i magów legendarnych co jest czterech, znaczy magów legendarnych, no. Jak mówiłem o pięciu żywiołach magii, to piątym żywiołem, żywiołem magii jest otchłań. <laughs> Ludzie z tą magią odchłani, tak jak Louise ma, ma umiejętność eksplozji, to jest jej specjalność. Nie pytajcie mnie dlaczego, to tak inni magowie mają inne umiejętności. Na przykład elfka Tiffany Westwood jest też magiem odchłani i ma na przykład umiejętność zmieniania chyba pamięci czy świadomości? Coś w tym stylu. Różnych osób i różnych stworzeń to jest jej umiejętność. I jeszcze jest jeden koleś, to był chyba król, oj nie pamiętam teraz jakiej krainy, ale miał on umiejętność, że potrafił się bardzo szybko poruszać. To była jego umiejętność. I czwartą osobą, która o, była magiem odchłani w tym anime to był papież. Dosłownie papież, tylko nie Benedykt XVI, znaczy nie, teraz jest Franciszek. nie Nie, 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 nie ten, to taki młodszy papież i taki... Inny, trochę inny, powiedzmy, który troszeczkę zdzia... z lekka inną działką się zajmował niż u nas w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, w katolicyzmie się zajmuje papież. Yy, on miał chyba coś tam. Oj, nie pamiętam, jaką umiejętność, a to jest w sumie nieistotne, bo. A, nie, nie zapomniałem, naprawdę. Gdybym świeżo po tym oglądaniu anime to mówił, to bym pewnie też wiedział więcej i pamiętał więcej, ale i cóż. <laughs> Magów odchłani ogólnie na cały świat jest czterech. Zawsze jest czterech. Jeżeli jakiś mag z. Yy, jeżeli jakiś mag odchłani zginie, to krótko po tym rodzi się następna osoba z magią odchłani. Tak, z żywiołem magii odchłani. Eee, aha, zapomniałem wspomnieć, że magów. O, ja to mówiłem, ale chyba nie dokończyłem tego, że magów yy, pod względem siły. Siła mag... Kurde, siłę magów yy, określa się pod względem im więcej. Jak, jak dużo potrafią mm, używać żywiołów? Tak, mówiłem to, ale nie powiedziałem, jak się ich nazywa, więc mag zwykły to jest po prostu magnem, nie ma jakichś tych, um, jakichś, nie wiem, tytułów. Mag m, mający dwa żywioły, magi, nie pamiętam, jak się nazywa, wybaczcie. Mag y, posiadający trzy żywioły to jest mag trójkąta, cztery żywioły y, to jest y, czterokąta, czy kwadratu, tak, kwadratu. A mag posiadający wszystkie pięć żywiołów, który no, w Anime nie ma takiego Maga, a przynajmniej chyba, że ja coś ominąłem, ale chyba nie ma takiego Maga. Um, to jest Mag Pięciokąta, czy tam Pentagramu, coś w tym stylu tak oni się nazywają. A... Tak, tak, i mm, właśnie o to chodzi, o to chodzi. Jeszcze i spróbujmy sobie znaleźć jeszcze jakiś temat do gadania. Widzę, mam 26 minut, 27 prawie, i nadal. A, zapomniałem wspomnieć, że y, osoba, która stworzyła tą. To anime nazywa się Noboru Yamaguchi. Taka fajna informacja, jak na, w tych informacjach powiedzmy tajnych, tych spoilerowych, to jest akurat informacja niepasująca do całości tego wszystkiego. No ale cóż. No i to jest chyba tyle, jeśli chodzi o całe anime. I tutaj właśnie pewnie dałem odnośnik, że koniec spoilera kończy się w tym momencie. I super, i super, myślę, że te osoby, które jeszcze chciały obejrzeć to, obejrzeć to anime i nie lubią spoilerów, to po prostu mam nadzieję, że tego nie obejrzały. Jeżeli obejrzały, to ich sprawa, to ja ostrzegałem, że będą spoilery, także od razu mówię. Um... Tak, i to jest chyba na tyle w tym anime, znaczy o tym anime. Mi się bardzo podobało, tak jak mówię. Krwi tutaj za dużo nie uświadczycie, ale walki są dość ciekawe, jeżeli są, to są dość ciekawe, więc myślę, można to śmiało polecić. Wiadomo, to nie jest nie jest klasa takiej walki jak w Bliczu, czy w Naruto. Że nie mają jakieś techniki wzrokowe, napieprzają się nie wiem czym i. To nie, tutaj nie ma aż takiej widowiskowej walki, ale samo anime samo w sobie jest bardzo ciekawe, więc myślę. Warto obejrzeć, przynajmniej ja polecam, bo nie dość, że jest dość fajne, dość śmieszne, to no, dość fajnie się to ogląda. Tak jak mówiłem, mnie wciągnęło. Mnie wciągnęło eee, i chyba tyle, bo już nie mam za bardzo co do gadania o tym anime. Poleciłem Wam już, dziękuję bardzo osobie, która mi poleciła to anime, właśnie i chyba to na. Tyle, jeszcze sobie przejrzę, może screeny z tego e, anime zobaczę, czy, czy czegoś tu tutaj nie zapomniałem przypadkiem. No, a to już chyba reszta, to jak ktoś jest zainteresowany, to tam głębiej się zagłębi w ten temat. Ja tu tylko tak ogólnie pogadałem sobie o właśnie tej produkcji. <laughs> Więc to jest na tyle. E, oczywiście jak mówię, bardzo zapraszam do obejrzenia tego anime, czy to na anime Shinden, czy na jakiejś innej stronie. Piszecie sobie zeronotsukajma.pl online i wam wyskoczy kur na pierdyliard stron z y, polskimi napisami tego anime. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany y, anime to znaczy że mówi, że anime jest słabe i w ogóle jeżeli nie oglądał to bardzo polecam no. nie mówię żeby oglądać jakieś serie w ogóle długie po 300 odcinków tak jak Naruto ma chyba teraz nie on w pierwszej serii miał chyba ponad 300 odcinków. Teraz ma jeszcze 300 odcinków. One Piece ma chyba tam już 500 czy 600, chociaż One Piece to jest ja, to jest na oddzielny odcinek. Blicz miał tam chyba z 200 czy z 300 i muszę wam, wam się przyznać i pochwalić Blitza całego obejrzałem i mówię wam warto warto ta po prostu mi to ja siedziałem miałem gały wielkie i tak siedziałem o, akcja, masakra i siedziałem no dosłownie bardzo polecam Bleach jest jednym z fajniejszych anime które oglądałem tak jak mówię Zero na odstukaj ma też mi się bardzo podobało jak najbardziej polecam a jeżeli ktoś nie jest zainteresowany anime sądzi że to nie dla niego Radziłbym tym, radziłbym tym tematem się zainteresować, bo nie wszystkie anime są oparte na konwencji bajki, że tam się tylko napieprzają, nie wiem. mieczami, czy tam mieczami drewnianymi o. i kurde, y, jakieś, nie wiem, dziwne akcje, są dziwne dziewczynki z anime i tak dalej. Nie, niektóre na przykład anime są naprawdę brutalne i. No, brutalnością czasami dorównują. Um, znaczy nie, inaczej są dość brutalne. Na tym poprzestaniemy, bo nie potrafię dalej ułożyć zdania tak, żeby było w miarę sensowne. Powiedzmy. Więc jak coś chce zobaczyć, to jak naprawdę najbardziej zapraszam, poleciłem i to jest na tyle. Tak, jak już, już oceniłem, o co chodzi w tym anime, także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego całego aloga, Jeżeli całego ktoś wysłuchał, to. Szacun naprawdę, bo. Chociaż nie, no mogliście tam sobie gdzieś puścić, nie? Włączyć sobie jakiegoś, nie, Masasyna, czy Wiedźmina, czy coś tam pograć, czy cokolwiek innego, cztefa nawet. I po pograć sobie i słuchać mojego pierdzielenia głupiego. I tyle. <noise> Praktycznie. Eee, dziękuję wam bardzo za, za wysłuchanie tego aloga. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i. Na razie!